Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, gramy pojedynek klubów. Polskie Ogórki grają w turnieju drużynowym. Każdy może dołączyć do tego teamu i walczyć. 12 najlepszych osób punktuje w danej drużynie w tym turnieju. Gramy 5 minut na zawodnika. Godzina 40, system Arena, więc od razu po zakończonej partii będzie, myślę, że kolejna partia. No, także będziemy się dobrze bawić. No i zapraszam serdecznie do zabawy. Witam Cię, Kmurek, Christopher, witam. Cześć, cześć. Nitro Ludku, witam Cię. Grasz w innej drużynie, Malaga Espania. Tutaj akurat w tych drużynach, w tej drużynie? No nie wiem. Dobra, tu już wklejam linka, bardzo proszę. Nie robiłem jeszcze takiej analizy gambitu hetmańskiego, takiej typowej. No, dzięki Broku. A, Nitroludku, okej, zrozumiałem. Z Malagi, w sensie nadajesz. Hispania. Okej, pozdrawiam, pozdrawiam. Jak tam pogoda? Cześć, Pulchny. Powodzenia, dzięki, Christopher. Siemka, mydło. Witam, witam wszystkich stałych bywalców i tych nowych, oczywiście, jeśli tacy są. Bardzo mi miło. Siemanko, siemanko, powodzenia. 9, 8, Dobry wieczór, 7, dobry wieczór. 6, 5, 4, No i zaczynamy zabawę, moi 3, drodzy. 2, 1, 0. Śnieg w Hiszpanii, o proszę. Dobra, mistrz międzynarodowy. Kurczę, no widzicie, nie obciął czasu. Cóż ja mogę, biedny żuczek, zrobić? Muszę grać swoje. Spróbuję jakoś inaczej troszeczkę. A wezmę tego piona. Spróbujemy trochę wymieszać tutaj, zamieszać trochę w tej pozycji. Ciekawe, ciekawe, ciekawe rozdanie. Okej, może jakby tu zagrać. Może spróbujemy na jakiś rozwój. Nie wiem, czy to dobre ruchy, tak powiem wam szczerze. Gram bardzo na czuja. Jakaś wieża D8. Tu grozi, nie? Zbijmy tutaj, żeby mieć opcję wybicia na C4, jeżeli skoczek wybije na G6. Witam Cię, Andrzeju. Cześć, cześć, Regis. A no właśnie, tutaj się szykuje już jakaś... Za bardzo nie widzę, co tutaj się może wydarzyć. W tym momencie, jak tego gońca zbiję. Mam nadzieję, że nic. Dobry wieczór, Marcinie. Dobrze byłoby rozpocząć dobrze zawody. Tutaj tak. No właśnie, to liczyłem. I tutaj bijemy. Oczywiście jest taki ruch. Przykurzymy E5. Myślę, że po prostu zajdę tym skoczkiem. Skoczkiem, hetmanem. No i za chwilę, jak zagram tutaj, no to myślę, że będę jakoś żył w tej pozycji. Wyszło na to, że wszystko jest porówno, tylko te pionki są inaczej ustawione. Tu mi chce sprzątnąć. No dobra, nie mam wyjścia. Muszę się na to godzić. Witam Cię, Artus. Witam wszystkich, z którymi się osobiście nie przywitałem. Dzień dobry, dzień dobry. No dobra, tu nie ma na co czekać, trzeba grać wieżą i bronić pionka. Tutaj jakieś się szykują opcje. Wiecie co, idę do przodu. Również nie będę na nic czekał.
Nie zauważyłam zagrania wieżą na g4. I tu mam problem. Będę musiał zagrać f5 i poświęcić hetmana za wieżę i skoczka. Ale może ten pionek mi trochę zrekompensuje. Zobaczymy. Tego akurat nie przewidziałem dokładnie. Muszę zagrać f5. No i teraz tak. Hetman za wieżę i skoczka. Nie traćmy nadziei. Chociaż będzie bardzo trudno. To jest oczywiście wygrana pozycja białych. Bez dwóch zdań. Tutaj myślę, że taki ruch na pewno się przyda. Oczywiście może dać szachę, sobie ucieknę. Aha, tutaj będzie kombinował. Dobra, musimy tak. Tutaj jest opcja na skoczek d4. Byłoby bardzo dobrze. Ewentualnie wieżą i szybko się skryć. Zobaczymy, co on zrobi. Ja mam trochę czasu. Czy może pomyśleć. Jeżeli tu... Aha. Dobra, chwila. No tak, to już mnie chyba gość zażyna niestety. Spróbujemy jeszcze tak. Jeżeli zbiję tu, to ja zagram tak. Z jakąś nadzieją na coś. Poszło jednak inaczej. Wydaje mi się, że tu będę miał małe szanse przeżycia. Spróbujemy tak. Jeszcze tam jakieś plany spróbuję wykonać. Spróbować powalczyć po powolnej linii. Muszę zagrać za chwilę wieżą tutaj. Żeby bronić. Tu jakiś szach grozi na pewno. Aha, i tutaj grozi. Bardzo niebezpiecznie to wygląda. Dobra, no spróbujemy. No wiem, że zbije mi teraz skoczka na d4. To jest więcej niż pewne. Nie zbił. A to ciekawe, trochę mnie zaskoczył. Zatem spróbujemy zagrać w ten sposób, żeby tego skoczka obronić. Czy ja w ogóle tu mam jakiekolwiek szanse na cokolwiek? Raczej marne szanse. Bo tu mi będzie bił, niestety. No, już zagram. Właśnie. Nie, to jest przegrana. Dobra, nie ma co tracić czasu. Trzeba grać dalej, bo tutaj drużynowa rozgrywka. Ważne są punkty przede wszystkim. Nie ma co tracić czasu. No coś tam pograłem źle. No, niestety, nie poszło tutaj. Okej, słuchajcie. O, to mi się podoba. Tu, zobaczcie, to mi się bardzo podoba. Cięcie czasu. A, tu mnie zaskoczył. Tak, zagramy. Hetman E8, niech będzie. I gońca wyprowadzimy. F2 musi grać. Dobra, idziemy tymi pionami na niego. Nie ma na co czekać. No nie ma na co czekać. Albo on mnie, albo ja jego. Sprytnie. Sprytnie, sprytnie. Podstawiam to, ja widzę. Koniec musi wtedy rozegrać. Niezwykle ostra sytuacja. Oddaję wieżę świadomie. Słuchajcie, tutaj wszystko robię to świadomie.
szacha damy. Ojejku. No taka podstawka to naprawdę nie widziałem kompletnie. To nie mam szans, prawda? Dobra. Szkoda. No te turnieje są niezwykle mocne, muszę przyznać. Kurczę blade. No dwie porażki z rzędu. Bieda. No trzeba w końcu odbić. Witam, witam wszystkich. Witam, witam. O, trzeba odbić, moi drodzy. No wszyscy obcinają i jakoś sobie radzą. Jesteśmy na drugim miejscu nawet mimo moich dwóch porażek. Drużyna jest dobra, dobra, tniemy, lecimy. Kompletnie tutaj chyba debiut pograłem słabo, ale to jest moja specjalność. Gdy debiut gram słabo, to wiecie, jak potem się to kończy. Całkiem nieźle. To teraz super. Tu jeszcze mat groził, to trzeba było bronić. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja sobie zbiję tutaj na E5. Niech trochę sobie pomyśli. Podstawiłem na... Słuchajcie, jak ja dużo podstawiam, to jest po prostu tragedia. Nic nie widzę. Kompletnie nic nie widzę. Muszę jakoś do niego się dobrać, czy w ogóle mam szansę. Teraz grozi na przykład bicie i tam hetman H5 z jakimś wiecznym szachem ewentualnie, a teraz już nie. Poczekajcie, ale chyba tak, coś tu może jeszcze ostatkiem sił się uda. Grozi tu i na F7 jeszcze hetman. Hetman H6 musi grać tu, król tu odchodzi. Tego nie przewidziałem za bardzo. Będzie trzecia porażka. Muszę bronić wieży. Trzecia porażka wisi w powietrzu. No tak, wycofałem figurę, to już nie mam żadnych szans na kontratak. Nieźle mnie łoją. Ale to tak jest, jak się obcina tutaj czas i gra się po prostu szybko, tak? Tutaj nie ma czasu za bardzo na myślenie. No cóż, ale trzy jaja z rzędu, to już nie pierwszy raz takie początki miałem w tym turnieju. Trzeba zwyczajnie grać bardzo szybko. Spokojnie, początek turnieju, kwadrans słaby. Okno mam otworzyć? To jest dobry pomysł. Dzięki. Faktycznie, mogę otworzyć okno. No, jedziemy z tym pomysłem. Okej. Go. Lecimy na gościa.
Bicie na G4. Trochę mi nie pasuje, ale za chwilę będę mógł spróbować. Ach, no tak. Tego nie przewidziałem. No ale pojawiła się kolejna linia otwarta. Tutaj sobie kulturalnie zejdziemy. Się nieźle rzuca, muszę przyznać. Nie, no dobra, bijemy na G4, tu nie ma się co nawet zastanawiać. To znaczy, ja nie wiem, czy coś tu jest w ogóle. Możliwe, że nie. Wielce prawdopodobne, że tu nic nie ma. A teraz to tak. Teraz to jest. Mat na G2. I nie ma obrony. Dobra. Drużyno, odrabiam. Tak, no świeże powietrze, wiadomo. Czy ja mam coś nagrać z Dawidem Czerwem? Ojej, to trudne pytanie. Nie wiem, co mam odpowiedzieć, ale co mam nagrać z Dawidem Czerwem? Wspólny stream? Nie mam czasu na takie rzeczy za bardzo, chyba że coś będzie zaplanowanego, fajnego. Zobaczymy, ja słuchajcie, nie jestem zamknięty na takie rzeczy, ale sam nie wychodzę z propozycją z braku czasu, tylko i wyłącznie dlatego. Przeciwnik chce mnie ewidentnie ograć. Dobra, spróbujemy tutaj sobie pograć system Averbacha. E5 jest bardzo złym ruchem, tak na marginesie. Skoczek C6 chyba też najlepszy, do najlepszych nie należy. Tutaj, żeby nie wskoczył, no H6 to wrócimy. No i spoko, poza. Dobra, lecimy tutaj z F4. Z G4, niech się boi. Troszkę się podsłaniałem oczywiście tu po diagonali, ale zagrać tak muszę, żeby tu bronić. Tu skoczek na C5 będzie niebezpiecznym ruchem. No właśnie, bo jeszcze na B3 grozi. No trudno. Muszę chyba oddać później. Ale zagrał. A zaraz, a nie mogę tak? Mogę tak zagrać jeszcze. Tutaj nie grozi, bo tak bije. Może w takich sytuacjach trzeba grać jakieś proste domki, wyprowadzać prosto figury i w ten sposób grać w tym turnieju. Ciężko powiedzieć, jaką strategię przyjąć. Bronić, koniec A6 jest niestety bardzo niebezpieczny, ale zagramy tak, jak do szacha to król F1 po prostu. Bo jakie inne wyjście mamy? Zbił? To bardzo mnie zaskoczył, bije królem. Muszę tak, żeby skoczek na D3 nie skoczył, ale jaja. Król broni się sam. Król do centrum. Teraz mam przynajmniej opcję na goniec E2. Minuta 40. On ewidentnie czegoś szuka tutaj na mnie. Bronić trzeba. Jeszcze przed wieżą C2. No to wprawdzie pionek jeden pada, ewentualnie tam. Za chwilę tutaj uderzymy.
Na pewno ten goniec mu przeszkadza, bo tam na E7 mogę strzelić, jeżeli skoczek na D7 będzie chciał pójść. Takie ma pewnie plany ten chłopak. No i zagrał bez wahania, ja bez wahania biję. Tu będzie trochę naciskał, ale to jak już cierpieć, to za coś. Jakiś szach jakiś grozi, no. Królem oddaje. Zobaczcie, król w centrum broni się. Niecała minuta różnicy. Wrócił, dobra. Więc tak. Odchodzimy od wszelakich niebezpieczeństw. Jakiś taki ruch zagrajmy. Goniec jeszcze podwisa. Pytanie, czy tu? No tak, chyba tutaj trzeba zbić. Bo niż tu. Tutaj trzeba zbić. Witam cię, Bartoszu. Taki zagramy cwany ruch. Tu wybijemy sobie i tam grozimy goniec B5. Króla chowamy jak najbardziej. Chyba nie widział. Aha, tutaj mi grozi. Po takim ruchu jeszcze mam takie wtrącenie. Dobra, nie widział. No to teraz już jest do jednej bramki. No i dla bezpieczeństwa, żeby dwójkę pilnować. Nawet chyba już tak można próbować grać. Zawsze mogę sobie zagrać tu wieżą, próbować tak. No w zasadzie mam dużo dobrych i bezpiecznych posunięć w tej pozycji. Witam wszystkich serdecznie. Nie jestem w stanie teraz, słuchajcie, z imienia was przywitać. Przepraszam z góry, ale witajcie, witajcie. Dobra, lecimy tutaj. Jeśli wybije, to będzie prosta wygrana. No to już jest prosta wygrana. Ważne było, żeby mieć tutaj wieżę na D2. Ok, no i jest zwycięstwo, bardzo dobrze. Polish Cucumbers, ciśniemy, walczymy o pierwsze miejsce. Szachuś już wraca do gry, słuchajcie. Szachuś wraca do gry. 6 punktów jest. Ok. Dobra, ja również obetnę ten czas. Oj, nie tak zagrałem jak trzeba, ale tę pozycję też mogę grać. O nie, to już nie bardzo. Kurczę, troszkę pograłem słabo. No właśnie. Przestawiłem ruchy i nie tak. Może się uda tutaj zdążyć. Zdążyłem, jednak przeciwnik na to pozwolił, a to ciekawe. Tu. Wiecie co, no zagram, ryzykownie. Ryzykownie i niesłusznie. Kurczę, jak ja gram w te szachy dzisiaj? Od razu skoczek G8 mogłem zagrać przecież. Dobra, pion mniej to jeszcze nie tragedia. To jest właśnie kwestia czasu. Co? Kolejnego piona podstawiłem. Dobra. Pozycja jest bardzo trudna. A, i przecież na H6. Dobra. No nawet inaczej zagrał.
bez znaczenia. No szkoda, szkoda, bo miałem płomień, czyli opcję na zdobywanie więcej punktów. Teraz od początku trzeba kosić. Wygrałem z Arcymistrzem na żywo kiedyś, nie raz, oczywiście, że tak. Znaczy, no dla mnie to jest oczywiste, a tak, tak, wygrałem, wygrałem. No cóż, koszą mnie. No dobra, ale trzeba się wziąć w garść, no bo tak nie może być. Cisnął i cisnął. Tutaj akurat debiut źle pograłem. Za szybko. A może E4 spróbuję szybciej tutaj przeciwnika załatwić. Jakieś takie kombinacyjki. No zobaczcie, przeciwnik sam się tutaj podkłada. Już dwa pionki więcej. Czy też się pomylił zapewne, tak? Tak, to jest pozycja bardzo dobra. Ojej, wyśmienita. Tutaj na F7 naciskamy. To akurat podstawiłem. I kolejną rzecz postawiłem, dobra. Mat groził, no jednak tutaj przeciwnik czujny, ale... Wziąłem co moje. W tym turnieju gramy sobie o satysfakcję. W fajnej drużynie, złożonych z silnych zawodników. Dobra, odbite, szybko punkty odbite, o spadliśmy, słuchajcie, tutaj jednak konkurencja nie próżnuje, muszę się bardziej do roboty wziąć, bardziej, bo ma i tak 9 punktów, nie najgorzej, nie jest łatwo. Kaldas przyszedł, dobrze, Kaldasie, tam Kamilku ciśnij. Czy ty nie masz takiego wrażenia, że starzy arcymistrzowie, powiedzmy 50+, są słabi od młodych IM 20-latków? Czy to mylne wrażenie? Myślę, że coś w tym jest oczywiście. Szachy się naprawdę zmieniły przez ostatnie 30 lat, 25 powiedzmy. No dobra, odcinam. Teraz jest łatwiejszy dostęp do szachów. Kiedyś było trudniej. Taki wariancik poszedł. No niech będzie. Ciekawe. Dziwnie muszę powiedzieć, że gra. Znaczy, dla mnie dobrze gra. I tutaj, nie? I teraz kwestia, jak tutaj dalej to grać, bo jest wolny pionek. Trzeba będzie go jakoś powstrzymać.
tego skoczka wygonić koniecznie. Żeby tylko ten pionek nie uciekł. No właśnie, jak zagram tu, zbiję tu i co, nie złapię pionka? No musi wybić. Jest blisko remisu w zasadzie. Przecież czarne mają chyba wygodniejszą pozycję. No właśnie. Tego męczyć piona, on zagra, to wezmę tego. Że tym gońcem się gdzieś tam przedostanę w ciekawsze miejsce. To może być nieco trudne. Ale spróbuję. Czy ja walczę tutaj też o remis w zasadzie? On nie chce. Teraz mam praktyczne szanse chyba na zwycięstwo. A nie, ucieka mi tutaj wieża. Kurczę. Dobra, aha. Mat na G5. Kurczę, podstawiłem mata. Szkoda, szkoda, a było blisko. Intuicyjnie niestety czułem, że on nie zagrał jakoś super debiutu, ale no niestety jestem jeszcze za słaby, żeby to wykorzystać. No jednak gra się strasznie trudno, muszę wam powiedzieć. Strasznie ciężko się gra. Niby gramy tutaj jakąś taką przysłowiową pietruchę, a jakieś takie ciśnienie jest wprowadzone. Nie wiem, tak odczuwam. No. Jest kwestia może doświadczenia, może ciągle za mało. Dobra, tak się staram się usprawiedliwiać, wiadomo, no po prostu gram słabo. Te takie szybkie szachy zdecydowanie. Takich 2000 to jeszcze mi się tam jakoś udaje oszukać czasem. Właśnie. Muszę jakoś tak grać, żeby końcem uciekać. Dobra. A, w ogóle tu jest teraz bicie. No, wszystko leci. W zasadzie. Ale przeciwnik nie gra najlepszych szachów, więc to się udaje jakoś wykorzystać. Nie widzi wszystkiego, a teraz zauważył.
Sprytnie. Wróćmy. Skoczek się przyda jednak tutaj w tej walce. Kwestia, jak się teraz przebić? Bardzo trudna sprawa. No właśnie, tu mi grozi. Kurczę. Aj, tu zagram jeszcze pod tego skoczka. Jakieś sztuczki spróbuję. Ta presja czasu, nie? To tu? Czy ja czegoś nie zauważyłem? Jeszcze dodatkowo sobie skoczka tutaj trzasnę. No to przeciwnik podstawił. Królem, żeby jeszcze tu bronić przy okazji, no ale to już z szachem. Dobra, są punkty, trochę szczęśliwie teraz. A to większość partii z takich szczęśliwych, ale powiem wam, kurczę blade, piąte miejsce póki co, no jest niezwykle trudno. No jedziemy dalej. Fajnie by się grało na przykład na 3 minuty, każdą partię. Tniemy, tniemy. Spróbujemy zasadzić tutaj miniaturę. Niestety przeciwnik się orientuje, grając D5. Prowadzone można grać. Zbijmy. Kusi mnie jakieś poświęcenie, ale chyba nic nie ma. A jak nie kusi, to niech kusi. To sobie zbijmy. Tutaj może trzasnę. Dlaczego by nie? Będzie miał powód do myślenia. Okej, tak. Niestety nie mam białego Polaka. To taka ważna figura. Co tutaj, tak? Okej. Gdzieś spróbujmy. Kolejnego pionka wziąć. Biorę. Tutaj jeszcze nie wisi, jest koniec, ale skoczek wisi. Tutaj na A6. Aha. No dobra, będę taki upierdliwy w tych swoich posunięciach. Spróbuję w każdym razie. Jeszcze jedną wieżę wprowadzić do gry należy. Albo tak już przepchać pionka. A, przepychamy piona, nie ma co się zastanawiać. Nie no, wszystkie figury trzeba wprowadzić. Okej. O kurczę blade. Hetman nie ma wyjścia. Co mi nie mówiliście? Próbujemy. Jeszcze. Tutaj zbił! Nie zauważył, że hetmana mi bierze. Widzicie, jaki jest poziom, nie? Na tych szybkich. Czasem udajemy głupa. Gramy szybko posunięcie, przeciwnik odpowiada, nie widząc, że hetmana brał. Do przodu, pionek teraz do przodu.
No jak wybiję, to pionkiem to wybijam. Jest w ogóle świetnie. Zobaczcie, wieże bardzo ładnie działają. No, tym bardziej, że wiecie, on ma więcej czasu, nie? Ale taki w rytm... O, coś mi tutaj kombinuje. A, tu mamy szacha. On musi hetmanem się zasłonić, bo inaczej wieżę traci. Co? Biorę. Okej, okay, tutaj zawsze zbijemy sobie szybko. Dobra, wybijemy. Nie, tutaj nic nie ma, nie? A, próbuję, próbuję. Jakoś może się obronić. Chyba tak. Mata chyba nie ma. Chodzi o to, że zaraz tu wskakuje skoczkiem. Dobra, tutaj mat się szykuje. Nie no, tak. I tutaj. Dobra. No, jednak tam się udało oszukać gościa, ale to jeszcze trzeba dograć. Wieża C7. Dobra, są punkty, moi drodzy. Trochę wracamy. Gdzie ja tam jestem w drużynie, na którym miejscu? Na piątym, 15 punktów. No trzeba ciołać te punkty. Go, czarne. I jeszcze tutaj tniemy. A ten nie tnie, dobra, gramy jakoś tak. Jakieś takie inne. Spróbujemy debiuty. No co, tak F5 po prostu. No i świetna poza czarnymi, z gońcem czarnopolowym, ekstra. Tu zagramy H6, żeby skoczek nie wszedł na G5. W zasadzie na C3, chociaż nie, na C3 to nie, gońce zachowamy. Goniec D7, takie no spokojne szachy, aha, tu mi się pakuje. Niestety muszę tak. O, tam wieża jeszcze jest, ok. Będziemy jakoś na E4 próbowali grać. Lecimy. Czy za dużo gram turniejów? Nie, chyba nie. Dużo by było, jakbym streamował chociaż połowę tego, co Nakamura wyprawia. Ten to jest pracuś. Dobra, tutaj, tutaj. Jakoś spróbować muszę. Może tak będę bronił. Jeśli H3, to H5. Na razie obronimy. Tam nie będzie ciało. Tu zagramy. Skoczka pozostawimy bez pracy. Przez chwilę spróbujemy tu zdwoić. Ok, tak, żeby tu mieć opcję. Dobra, wybijemy pionkiem. Różnobarwne, ale chyba mój pionek tutaj wprawdzie wisi. No niech wisi. Otwiera się kolejna linia do ataku. Wieża G5. Ewentualnie. Hmm.
Ostro, ostro. No tak, mogę próbować. Powiedzmy tak. Wieża G8, jak wybije, wieża E5, tutaj wisi jeszcze. Okej, no właśnie, właśnie, właśnie. Sprytnie. Trzeba przyznać sprytnie, ale jak wybije, to ja F4. Takie klasyczne tutaj uderzenie będziemy robić przez F3. Blokada tak zwana. Taki jeden szach, nic nie grozi, bo wieża G7. Ha, chcę wymieniać, okej. Nie ma wyjścia. Uprościł pozycję. Teraz grozi taki ruch na przykład. Już nie grozi. Oj, a tutaj! O, tego nie widziałem, powiem wam szczerze. Kurczę. Podstawiłem wieżę. No tego nie widziałem, no to przyznaję się bez bicia. Trudno. Jak się tnie czas, no to się przegrywa. Albo szybko wygrywasz, albo przegrywasz. No, nie zauważasz. W moim wypadku, ja mówię tylko za siebie. Okej. Okay. A, G6, ja już z rozpędu zagrałem sobie E5. I co? Spoko poza? Chyba spoko. Będzie gryzł. A masz. Oczywiście taki ruch jest, to D5 sobie zagramy. I już będą problemy u czarnych według mnie. Ja mam roszadę, wolną linię, słabe punkty ma przeciwnik, jest dobrze. Jeżeli pomniejszamy sobie czas, no to zyskujemy szansę na większą ilość punktów. Zaraz, co ja miałem po tym ruchu zrobić? Znaczy, ja mogę tutaj zbić też w zasadzie. Tutaj grozi mat, grozi. Trzeba uważać. Zaraz gońcem na G5 zagramy. O tak. Góry muszę ugrać wszystkie. Bardzo niebezpieczny ruch, grozi na F6. Oj! Ok, mamy go. Drużyno, robię punkty, ale jesteśmy cały czas daleko. Ojejku, zobaczcie, prawie 100 punktów przewagi. Kurczę, tam grają ludzie, no grają. Niezwykle ciężkie zawody. Tutaj ogórki musiałyby się wzmocnić w jakiś sposób. W ogóle gra dziwnie. Albo to ja gram dziwnie w sumie. Ciężko mi stwierdzić. No gramy. Tego piona będzie mi męczył. A ja nie zdążę go obronić. No właśnie. Zaraz tutaj poleci przecież. To zagrajmy tak. Bo jeśli tego zbiję, to ja tutaj zbiję. Wprawdzie na końcu tutaj zbicie. Mhm.
zrobię tym. I tu się nastawię na skoczka, na związanie wieży. Grozi goniec A6. Szybko widzi, szybko widzi. Wszystko szybko widzi. Niestety chłopak wszystko widzi. Czemu w takie wtrącenie? A skoczek D4. Mam taki ruch. Matów nie ma. Lufcik. Pionek jest słabością. Niestety, ciśnie mnie trochę gością. Nie mam mniej czasu. Wydawało mi się, że jest fajnie tutaj. Kurczę, jak ja mam niekorzystny bilans z tym gościem. Źle mnie ciśnie. Trzeba przyznać. Jakiś swoich szans trzeba poszukać z tamtej strony. Mało czasu, mało czasu. Już raczej to jest prawie niewykonalne. Niestety jest w trąbę. Ten też za słaby czasowo. No dobra. Kurczę, muszę tego gościa dojechać. No, już mi ciąży ten zawodnik. Straciłem tylko czas. Cały czas jesteśmy na piątym miejscu. Czy w ogóle mamy szansę powalczyć o drugie? No, teoretycznie tak. No, ile ja mam tych punktów? 18. Mało, no mało. Kto jest liderem ogólków? Jak widać, tutaj jakiś zawodnik, nie znam. Dobrze, że mój przeciwnik również obcina. Dobra, okej. Chyba pomylił warianty. Mi się wydaje. Trzeba na G2. Oj, tak.
Nieźle. O kurczę. No ładnie wymyślił. A tutaj. Jeszcze mam taki ruch na szczęście. Oj, dopiero dostrzegłem. W sumie jeszcze sporo czasu, wbrew pozorom. Tu się wszystko broni, dwa piony więcej. Nieźle. A tu zdążę obronić końca, jak zagrać ewentualnie hetman F3. No grałem hetman F3, pewnie on na to też pójdzie. Tu mi palnął. Kurde no, a tak? To para gońców niestety jego jest dosyć mocno, może tak. Świadomie tak zagrał? O, teraz tutaj, zdobywam. Zdobywam zdobycze. Patrzcie, jaki uparty. Mam go. Próbował. Dobra. Punkty są. No właśnie, jak tam ci Kubusiu idzie? Nie zdążę dokładnie przeczytać. Dobra, tnij gościu, tnij. Masz tam, żeby przeciąć. Dobrze. Świadomie oddaję piona G2. Czy słusznie, to się zaraz okaże. Chyba słusznie, jak się okazało. Będzie niebezpiecznie. Mam nadzieję. Dobra, lecimy. Nie szkodzi. Tę broń trzeba. Plan jest taki, żeby wprowadzić teraz drugą wieżę do gry. Okej. Okay. A tu podstawka, ale niekoniecznie. Tutaj? No i co? Chyba podstawił. Dobrze. 2500 gościu prawie ograny. Poczekajcie chwilę. Mam teraz chyba świetny ruch taki. Tu grozi mat teraz na H8. Tak jest! Mamy go! No na to czekałem, słuchajcie, połowę turnieju. Oby teraz tylko szło lepiej. Jeszcze lepiej. No witam wszystkich, cześć, cześć. Od razu się inaczej człowiek czuje. Po takim zwycięstwie. Z takim dobrym zawodnikiem. I Polish Cucumbers leci. Szachuś, dobrze, 24 punkty, Szachusiu, jedziesz. Jedziesz młody, by się chciało powiedzieć. No walczymy o drugie miejsce, bo już pierwszego będzie bardzo trudno dogonić. Ale lecimy, lecimy z tematem. Okej, okay. Och, ten
Kurczę blade, znowu z nim gram. No muszę coś swojego pograć w takim razie. Mam z nim bardzo niekorzystny bilans. Dobra, jest taka pozycja troszeczkę symetryczna niestety. Bije. Może tak? Teraz tak. Okej, kwestia co dalej, nie? Powiedzmy tutaj, spróbujemy coś zadziałać. Dwoimy wieżę. Ała, wow, takie buty. Ja muszę to przyjąć, nawet się nie zastanawiać. Aha, tutaj D5 mi gra. Co za kurczę cwaniak. Nie widziałem. Niestety, szachuś. Znowu dałeś się zrobić jak dziecko. Nie no, to nic nie daje przecież. Kurczę. Znowu się dałem zrobić jak dziecko. To temu samemu gościowi. No mam pecha do tego ziomka, no. Strasznego pecha. No właśnie. Tutaj się już mogę żegnać z pozycją. Nie no, to jest przegrana przecież. Kurde, no szkoda. Szkoda, tak mnie ten gość denerwuje. Arcymistrz. Dobra, obcinamy. Mówi się trudno. Trzeba grać szybko po prostu. Dobrą pozycję miałem z tamtym gościem. Naprawdę. No to coś takiego jak Janek Duda ma problemy z Wesleyem So, to prawda. No po prostu takiego mam pecha do gościa, no nie wiem. Widzieliście, chyba 4 partie dzisiaj w tym turnieju z nim już przegrałem. O kurczę, co tu się dzieje? Muszę tak, tu się broni jeszcze na szczęście. Słaby punkt na C5 niestety. Tak, spróbujemy się przerzucić. Wiadomo, że on nie zbije. Zbił? No to jestem zaskoczony. Nieco. Grzecznie wraca. Aha. Może tak, tutaj troszkę pobronimy na C7. Taki ruch mi się chce zagrać. Ale to jeszcze nie teraz. Białe mają ok. W tym momencie skoczka przerzucić jakoś by trzeba było się to rozwiązywać. No niełatwa pozycja niestety. No właśnie. Otóż to. Dobra, idziemy tak. A tu podstawka. Dobra. Tu podstawka na E5. Tam zbije. On zbije, zbije, tam będę wisiał. Czasu mało, no właśnie. Poszło jak poszło, nic już nie poradzę.
O właśnie, wymieniać trzeba. Jakaś opcja wymiany będzie możliwa. Tutaj słabość się robi. Tak będę musiał. Sam chcę wymieniać, a to sprytnie. Sprytnie i dobrze. No słuchajcie, sztuczkę zastosujemy. A nie, nie mogę tu hetmanem ruszyć, a już myślałem, że mogę. Spróbuję tak. Ciekawe, czy to nie jest za wolne, chociaż tu hetman zawsze będzie bronił. Muszę tak, muszę. Tam jakiś, tam jakąś opcję widzę, jakiś ratunek. No, gość niestety nie leży, nie leży. Ale... Znaczy tamten gościu, teraz ten arcymistrz troszkę długo myśli, trzeba przyznać. No jakby nie było, to jest arcymistrz. Przypominam, że w tym turnieju każdy z was może brać udział. Wystarczy dołączyć do teamu ogórków i polskich ogórków i grać. Można w każdym turnieju. 12 miejsc chyba się liczy punktowanych, a to nieistotne. No. Im nas więcej, tym chyba lepiej. Przyjemniej, że tak powiem. Także zapraszam, zapraszam. Tutaj. No właśnie, właśnie, sprytnie, sprytnie. Ewidentnie, to było bardzo sprytne. Dobra, tak. Muszę bronić. Teraz zmieniam koncepcję. No tutaj jakoś będę musiał się obronić, tak, żeby... Nie wiem, może hetman E5. Patrzę też na czas przeciwnika, który jest niższy już. I sobie gram tutaj, żeby wszystko bronić. Próbować w każdym razie. Puściłem hetmana, nie proszę mnie? Może. Dobra, tak, czy tu jest jakiś mat? Chyba nie. No, przeciwnik ma mało czasu, więc powinno się udać, żebym tylko jeszcze czegoś nie podstawił na siłę. Znaczy, nie podstawił w ogóle. Tutaj, co tu kombinuję? Tu. Spróbuję wymienić wieżę. Dobra, czasówka też jest ważna. Arcymistrz za burtą. Wskoczyliśmy, słuchajcie, na miejsce numer 2. Ok. Próbujemy dalszych tutaj bojów. To arcymistrz za nami, moi drodzy, za nami. Jest ok. Dajcie mi kolejnego, albo tego gościa jeszcze raz. Muszę po prostu przełamać z nim tę partię, no. O, niestety nie. Harry Rakiel. Utnę, zobaczymy, jak się zareaguje. Będzie honorowy? Nie ucina. A to szujka. A to szujka, no. Nie tak chciałem grać. Już trudno.
taki wymienne. Wymienne tutaj takie warianciki gramy sobie, proszę Państwa. Jak tu się dalej zachować, żeby nic nam nie groziło? No tutaj będziemy bronić. Próbujemy. Ha! Ja ciąłem czas, a on nie. O, właśnie, to jest ten problem. On ma taką pozycję, którą ja bardzo lubię grać. Tutaj? A tu? Czego ja nie widzę, co on widzi? Wyjaśnijcie mi, bo nie kumam. Pojawiła się szansa, pion więcej. Podstawił pionka. No i chwała ci, chłopak. Z gościem mam jedną porażkę, raz w życiu grałem. Dobra, tutaj. No to tutaj. Bije z szachem. Dobra, no to ja wymieniam. Sobie gramy tak, jest pionek więcej. Tego nie będę bił. Chociaż nie, no nie będę bił tego piona, sobie poczekamy. Z tą strukturą. Teraz interesuje mnie krótka roszada. Dobra, zdwajamy wieżę. Próba gdzieś tam zagrania wysoko, ta wieża nie gra. Dobra, lufcik. Pytanie, czy tu, czy tam. Dobra, tak, zagrajmy. Wprowadziłam pionki na białych polach. Ale mój koniec się też zaraz rozegra. Dlaczego miałby się nie rozegrać? Zbiję pionkiem, oczywiście. Pionkiem czy końcem? Tu muszę bronić. Tu mogłem zagrać przecież i wziąć. Mogłem zagrać przecież wieżą i wziąć piona kolejnego. Dobra, króla podprowadzimy. Tam G4. No i biorę. Na czysto. Tu wisi, to tak gramy, nie? Maksymalnie bronię pionki. Skoczek dobrze stoi oczywiście, ale tu zdążę królem podejść. Aha, tutaj jest. Ojejku. O rety, moja wieża nie ma gry. Ale się dałem zrobić jak dziecko. Nie no, to jest wtopa. Powiem wam, masakra. Jeszcze jakaś nadzieja może, ale nie, tu nic nie ma. Kurczę, szkoda. Powiem wam, bardzo szkoda. Przeciwnik jeszcze gra jakoś tak dziwnie słabo. Masakra. Szkoda mi tej partii. Partia wygrana była, moi drodzy. 100%. Dobra. Szkoda, szkoda, bo gość był do wyjęcia. Gość był easy do wyjęcia. Boli mnie, słuchajcie, to, że nie potrafię takich partii wykorzystać. Oczywiście tutaj jest kwestia tego, że czasu jest mało, ale no to już powinienem wykorzystywać, jak on pionka podstawił. To bez dwóch zdań. To przecież jest niewybaczalne, żeby w ten sposób grać.
Teraz grozi, bo tam jeszcze na C2. Nie wytrzymał, słusznie. Teraz przechodzimy do defensywy z figurą więcej, co lubimy grać. Aha, tu muszę bronić. Zaraz, poczekajcie, a tu sobie zbijemy tego skoczka i goniec wejdzie ładnie do gry. Skoczek wprawdzie może zbić na E5. No, no właśnie. Ale tak? Tak może. Skoczek, hetman, skoczek. Jeszcze goniec G6, goniec G5 ze złapaniem hetmana istnieje tutaj. Zawsze mogę tu uderzyć, tylko czy to mi coś da? Nie no, nic mi nie da. Nie no, wymieńmy to. Zagrajmy po prostu dwie figury za wieżę. Powinno mi wystarczyć raczej. Dobra, biorę pionki. Dlaczego mam nie brać pionków? Tam gdzieś spróbujemy atakować. Biorę. My się tu przerzucimy skoczkiem. Że tak sprytnie, jak gdzieś tam król pójdzie, to zawsze mamy takie zagranie. Coś on tutaj chce? Nie wiem co. Okej. Dam mu szansę na wymianę hetmanów. Z czego skorzystał? To jest bardzo bezpieczna pozycja. Końcówka. Jak ja będę ją tak grał, to nie będzie dobrze. Czyżbym musiał matować gońcem i skoczkiem? Oby nie. Czasu mało. Dobra. Mamy go. 2500 gościu. Jest za burtą. Polish Cucumber znowu na piątym miejscu. Jednak tu walczymy o te drugie. Kurczę, ale będzie ciężko wejść na drugie miejsce. 20 minut do końca turnieju. To jednak nie jest tak łatwo. Dobry wieczór, Wrotku. Witam cię serdecznie. Zasada z wymianą hetmanów jest taka, że jak masz przewagę jakąś materialną, w tym wypadku dwie figury za wieżę, no to na pewno warto. Lecimy. Punkty są potrzebne. Aha, system Tarasza. Okej, pytanie. Tutaj A4 sobie zagramy. Tak. Najpierw tak, później tak, a zbił mi tu niestety, niestety poczekajcie, ale wracamy, wracamy i na D5 bijemy pionka. Dzień dobry,
Mamy cię. Mamy pionka więcej w tej sytuacji. To już jest strategicznie wygrana pozycja. To nie znaczy, że już wygrywam, ale strategicznie. E3 spokojna i tu się wszystko pięknie zazębia. I spokojnie wystarczy próbować grać. Skoczek F4, żeby tu nie wpuścić ewentualnie. Skoczek na razie w zasadzie też może stać. Jakaś wieża C1. No właśnie, widzicie, gdzieś próbuje szarpać, nie? Próbuje szarpać tutaj chłopak. Może hetman D2? Tutaj pilnować bardziej. No właśnie, tędy próbuje się wedrzeć. No tak, i tutaj opcja. Grozi bicie i grozi bicie. Albo grozi bicie. O, właśnie, grozi bicie i tutaj. Jeszcze lepsza wersja. Okej, widzicie? Zaufał facet. No i bardzo dobrze, takich klientów lubimy. Rzekłbym au, au, okrzyk ogórków naszych. Na ten temat doktor Danon nie będę się wypowiadał, także nie było pytania. I znaczy pytanie było, odpowiedzi nie ma. Nikolaj. Nie, no słuchajcie, wiem, że mistrz międzynarodowy, ale tniemy, bo tutaj trzeba. Trzeba ciąć. No nie wierzę, że ta pozycja czarnymi jest zła. Znaczy, wydaje mi się, że jest spoko, bo rozwinąłem sobie figury i sobie fajnie gram w szachy. Nie no, pójdę odważnie. A dlaczego mam nie iść odważnie? And co dalej? No, może tu. Jakieś wymiany. Dobra, tutaj wymianę zastosował przeciwnik. Wracam. W sumie nie wiem, co tutaj grać teraz w tej pozycji. Czasu mało. Wymieniać, próbować wymieniać, myślę, mi się wydaje. Tutaj pilnować. Dobra. Okej, a wracam. Ojej, podstawka? Nie, nie podstawka na szczęście, bo tutaj jak wybiję, to jeszcze mam hetmanem. Uff, ledwo się udało. Tak, tu się jakoś przerzucić. Muszę pilnować też tych pól, to są ważne pola, może król G7 po prostu. No spokojnie. Aha, tak. Może tak. Teraz tam. Skoczkiem. Jakieś próby tutaj. A wprawdzie on tutaj ma takie pola. Pytanie, czym wybić, nie? Hetmanówka. No dobra. Niech będzie i hetmanówka. Tak. Ciekawie. No muszę tak, muszę tutaj zebrać remis, chociaż on będzie grał. On ma teraz bezpieczniejszego króla.
Nieźle. Kurczę, to jest przegrana hetmanówka. Nawet tego ruchu nie widziałem. No, spokojnie mnie załatwił. Jeszcze powalczę chwilę. Jakiegoś mata spróbujemy dać. Dobra. Szkoda. Ale trzeba było zaryzykować, uważam. Innego wyjścia nie było. Znowu ten arcymistrz. Obciął. O, bardzo fajnie. Odważnie. Nie wiem, bije w sumie, co to za poza dzika. Dzika pozycja, jak to zwykle u mnie. Grałem z Dawidem Czerwem. Długą robimy, znaczy krótka i długa, no generalnie jak się robi, tutaj gdzieś odejdę, jak się robi roszadę długą, to się decydujemy raczej na ostrą grę, bo chcemy atakować przeciwnika na skrzydle, na przeciwnym skrzydle. Zwykle to tak bywa. Dobra, wybijemy. I tutaj będziemy próbować atakować. I albo on nas, albo my go. No bardzo ładnie zagrał. Niestety tak, muszę próbować wymienić. No właśnie. Nie będę mógł rozwinąć tego gońca, jak chciałem na D3. Stoję po prostu gorzej. Zdecydowanie gorzej. I ten skoczek ma problemy ogromne. Tak, jeszcze jakieś szanse na coś. Trzeba by troszeczkę wrócić do takiej szalonej gry, szybkiej, błyskawicznej, żeby troszkę się wprawić. Dobra, ale tu się w miarę chyba trzyma to wszystko. W miarę, mówię w miarę, bo o, jeszcze przeciwnik trochę pomaga wyprowadzić te figury. Pomaga albo i nie, no muszę tak. O, słuchajcie, on chyba taki ruch. A nie, nie. Nie mam. Spróbujemy. Walka trwa.
No dobra. Słuchajcie, coś z internetem? Nie wiem, coś tam może przycięło. Sorry, wybaczcie, no nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. No czasem coś tam nie działa, ale może teraz będzie w miarę. Zobaczymy, ale są punkty przy okazji. Trzeba ciąć, bo jest mało czasu. A no właśnie. Ajajaja, tutaj jeszcze mam, ale nie, no właśnie. Tutaj, kurczę, szkoda. Szkoda, szybko poszło. Bieda. Bieda, niestety. No na finiszu niestety przegrywam. To jest bardzo istotne, żeby nie przegrywać. A jejku, jeszcze nie tu zagrałem. On mógł zbić. Jest to o wiele lepiej. Ta pozycja jest lepsza, lepsza, lepsza jest. Ale tu się wybronił. Wybronił się skubaniutki. Będziemy atakować. Proszę pana. Tylko jak to robić?
by to wszystko grało. Ile czasu jest taki ruch jeszcze? Nie, taki ruch nie grozi. Grozi w sumie taki ruch H3. Nie, teraz już nie. Ale spróbujemy wymienić. Co ja w ogóle zagrałem? Jakąś bzdurkę. Nie no, bzdurkę zagrałem totalnie. Jak wymienię, to on dał szansę właśnie gońcem wejść. Teraz to musi wymienić. Dobra, mamy go. No, będą punkty, chociaż teraz jeszcze jedna partia, może w minutę się uda skończyć, nie wiem, to może być bardzo trudne. 39 punktów, no kurczę, trochę porażek było. Było trochę porażek, niestety. Ale i tak całkiem chyba niezły wynik, chociaż drużynowo niestety na szóstym miejscu. Bardzo, kurczę, ciężko. Zobaczcie, jaka różnica punktów w drużynie, bardzo niewielka. Tutaj totalni faworyci. Wiadomo, że tutaj albo wygramy w minutę, albo nic się niestety nie uda. No nie, jak w pół minuty się nie uda zrobić jakiegoś wyniku, to może remis. Ojej, hetmana podstawiłem. No nie, no to już mu nie dam tej satysfakcji, że mu... Kurczę, no widzicie, tak to jest. Tym razem to ja podstawiłem. O, jeszcze tu podstawiłem. O, jeszcze tu podstawiłem. Nie, no teraz to kurczę blade, no. Cambridge jest dobry. Ja lubię grać białymi Cambridge. Tu jeszcze hetmana odbiję, zobaczcie. No ale mam dwie wieże mniej. C4! No nie dam mu tej satysfakcji, już tam... Dobra. Poddajemy. I czy mi zaliczyło porażkę? Zresztą z ciekawości sprawdzę. Słuchajcie, zaliczyło mi pora... Nie, zaraz. Nie wiem, w sumie. Dobra, grzeje mnie to. No dobra, słuchajcie, no to co? Które miejsce zajmiemy? Zaraz się okaże. Czy zajmiemy chociaż piąte? No nie, szóste miejsce. Szóste miejsce. Wow. Dzięki serdeczne za grę.